Mateusz, po 6 meczach bez zwycięstwa, wreszcie triumf. Tak naprawdę chyba chłopakom i tobie w szatni spadł ogromny kamień serca. Myślę, że tak. Myślę, że już mówiłem o tym wcześniej, po meczu z Piastem, że to nas podniesie mentalnie, da nam skrzydeł i to było widać. Zwycięstwo po gorszej serii. Teraz mam nadzieję, że to zapoczątkuje nową serię. Tego nam było trzeba. Na pewno wiadomo było, że każdy mecz będzie na styku. 1-0 wygraliśmy po naprawdę wyrównanym meczu i po wielkiej walce i serduchu zostawionym na boisku. We wcześniejszych spotkaniach wchodziłeś jakby w roli jokera. W dzisiejszym spotkaniu od pierwszych minut chyba dobry występ w twoim wykonaniu. No to ciężko jest tego oceniać zawodnikowi. Myślę, że każdemu ciężko było siebie ocenić. Poczekajmy z tym na analizę, na chłodno po prostu to trzeba będzie przeanalizować. Ja sobie to w domu przeanalizowałem spokojnie, myślę, że trener i sztab cały trenerski. Najważniejsze, że drużyna zdobyła 3 punkty, bo to był mecz o 6 punktów. Byliśmy na styku, teraz odskoczyliśmy Zagłębiu, także myślę, że to trzeba patrzeć w tych kategoriach. Wydawało się przy tym spotkaniu, że Zagłębie wyjątkowo wam nie leży, ale jak to się mówi, do 3 razy sztuka, trzeba było w końcu to Zagłębie pokonać. Zgadza się, 2 poprzednie mecze skończyły się naszą porażką, teraz udało się odwrócić i wygraliśmy. Możliwe, że to się sprawdziło do 3 razy sztuka. Tak naprawdę wróciliście realnie walcząc o puchary. Jedziecie do Warszawy z takim nastawieniem, że bez żadnego respektu i trzeba coś przywieźć stamtąd. Oczywiście tutaj w tej grupie myślę, że każdy jeszcze może poprosić o puchary. Jest i tak nadal ciasno. Fakt, że odskoczyliśmy, daje nam to pewien komfort, ale jedziemy do Warszawy, gdzie na pewno będzie ciężki mecz, bo gramy z aktualnym liderem. Mam nadzieję, że wywieziemy tam jakieś punkty i nadal będziemy patrzeć realnie na te puchary.